Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj, prawda, ponownie podnosimy tą tablicę, ponieważ dzisiaj podmieniamy tą dwójeczkę, bo jest już 203 tysiące subskrypcji. Dziękuję wam, widzowie, bardzo. To jest krótka piłka, jeśli chodzi o tą tablicę, bo nie będę tutaj za długo z tym przeciągać. Dziękuję wam bardzo, 67 tysięcy na plusie. Tyle, dziękuję bardzo za subskrypcję. Subskrybujcie dalej, tak jak subskrybujecie, jesteście genialni. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy na Palionowie, ponieważ jest pewna sytuacja. Doszły mnie słuchy, że ponoć jest jakieś zaproszenie na jakieś urodziny u Dave'a dla mnie właśnie na jakieś urodziny od Mili i tak dalej. No ja wiem, że ona ma urodziny teraz jakoś właśnie 27, czyli to wychodzi na to, że to jest jutro, ale ja nie widziałem żadnego zaproszenia, więc w tym momencie idę sobie to obczaić, ponieważ jak usłyszałem to, że jest jakieś zaproszenie, to od razu mi się narodził pomysł w głowie, żeby, prawda, wykminić tutaj taki chytry plan. Chytry plan polegający na tym, że po prostu porwę Emilię. Porwę Emilię z jej własnych urodzin i po prostu wyciągnę z niej wszystkie informacje, odciągnę ją od Yetiego, uratuję ją stamtąd i będzie git, widzowie. Więc to jest taki plan na dzisiejszy odcinek. Z tym, że ja muszę tutaj przyjść do tego domu Dave'a i zobaczyć, czy faktycznie to jest prawda, że tu jest jakieś zaproszenie. Coś tu jest, dobra, widzę. Zaproszenie dla Szczypsona, zaproszenie dla Dave'a. Dobra, nie, no kurczę, 4 diaksy powitalne, 2 emeraldy. No mi się podoba takie o, tu jakieś w ogóle słoneczniki. Dobra, zaproszenie od Milki, przeczytajmy to. Servus. Od kiedy Emilia się wita servus? Tu jest coś podejrzanego. Zapraszam cię na moje 20 urodziny. Imprezka odbędzie się 27.04.2022 rok o godzinie 18.30 w Krainie Lodu. To tam, gdzie teraz mieszkam z Yetim i Palionką, jakby co. Pozdrawiam i całuję, Milkacz. Okej, dobra, czyli to jest potwierdzone, widzowie. Dobra, ale ja zanim ja w ogóle... Ja przygotowałem takie więzienie, widzowie. Pokażę wam to więzienie. Pokażę wam to więzienie, żebyście wiedzieli, o co chodzi, bo ja już planowałem wcześniej jakoś ją porwać, a teraz okazuje się, że jest idealny moment na to, żeby właśnie takie coś zrobić. I patrzcie, tu jak przylecimy sobie do tego młynu, to ja tutaj zrobiłem takie miejsce, w którym właśnie jak się zejdzie tutaj na dół, myk, tutaj to muszę odmurować, żeby tutaj nikt tego nie odnalazł. Jak się zejdzie tutaj na dół, to tu jest więzienie przygotowane właśnie, którym miałem zamiar porwać kogoś w ogóle stamtąd. Nie wiem, Yetiego, albo Palionka, albo tego, albo Milki, żeby po prostu tutaj przesłuchać ich, żeby dowiedzieć się czegoś od nich i po prostu wyciągnąć od nich jakieś ważne informacje. No ale po prostu najzwyczajniej w świecie nie miałem pomysłu, jak to zrobić. Tymczasem teraz jakieś urodzinki, no po prostu idealny moment na to, żeby dokonać tego przecudownego, jakże jakby to powiedzieć, złego planu. Ale to będzie dobry plan, widzowie, to wszystko dla dobra ich po prostu. Dobra, zamurujmy to tutaj. Ja to pokażę oczywiście chłopakom, ponieważ w tym momencie, jak widzicie, na serwerze są chłopaki, więc ja pójdę do nich, zobaczę, kto tam jest i po prostu, że tak powiem, zagadam do nich. Spytam się, jak wygląda sytuacja i czy chcą mi pomóc w tym jakże przecudownym planie, ponieważ potrzebuję osób po drugiej stronie. Potrzebuję kogoś, kto po drugiej stronie będzie, wiecie, zagadywał Yetiego, zagadywał Palionkę, tak żebym ja mógł spokojnie Emilię stamtąd zabrać. Jeszcze nie ma za bardzo obmyślonego planu, mam nadzieję, że coś z nimi obgadam. Nie wiem, oni gdzieś tutaj, mam nadzieję, że są. O, tam widzę jakieś niki. Dobra, idę tam. Halo, puk, puk, będę pukał do drzwi. Puk, puk, dzień dobry! Dobry! Dobry, ale ty masz w ogóle... Wiesz, że ja tu nigdy nie byłem chyba? Gaming room mam, stary. Gaming room. Ej, oka klawiatura w ogóle! Niesamowite, ale w ogóle bardzo podobny gaming room do twojego. Słuchaj, jest plan. Jest w ogóle siema, Zyku, chleb. Czekaj. Siema, chleb. Właśnie, o, widzisz, zaproszenie też dostajesz, to ja właśnie w tym temacie jestem. Na urodziny. Na urodziny. Idziesz na urodziny, czy nie idziesz? A ty? No właśnie idę i mam plan. O, Bzyku! Halo, dzień dobry, właśnie. Nie chciałem przerywać, ale witam, co tu się dzieje? Co to za spotkanie? A, dobrze, dobrze, od razu na dzień dobry, cios. Ej, dobra, teraz mi się umrze, jak nie założę zbroi. Proszę mnie nie bić, zaraz. Dobrze, panowie, słuchajcie, nie, sytuacja porządna, ponieważ ja wpadłem na pewien plan. Bardzo chytry plan i bardzo niezbyt... Też dostajesz zaproszenie? Też dostałem zaproszenie, chodźcie, zobaczcie. Też mam zaproszenie w moim domku, ale... Zastanawia mnie ta rzecz, patrz, zaproszenie dla Bzyka pisze pięknie i też dostałem to samo. Tylko jest jedna rzecz, czy Emilia, ale proszę, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale chyba Emilia nie pominęła Lodomira, prawda, który tutaj mieszka, no błagam. Jakiego Lodomira? Nie, nie dość, że nie ma w ogóle prezentu. No tak, bo on jest na urlopie teraz, nie rozumiesz, no bo pracował cały czas i teraz musi... A, na urlopie. Nie, dobra, panowie, krótka piłka, powiem wprost, chcę porwać Milki. Wow, nie, dobra, chyba... Nie, ja wiem, jak to brzmi, dobra, ale nie, nie, ale... kosę dostajesz, co? Ale czemu kosę? Ty przecież ona jest przeciwko nam, a ty teraz mi kosę chcesz? No, ale on jest, no, Milki, przecież ty chcesz ją porwać, stary. No dobra, ale porwać. Czekaj, w ogóle, poczekaj, Milki teraz jest przeciwko nam, czy ona tam jest po prostu porwana przez tego, jak to działa? No ja, znaczy, nie wiem, szczerze przyznam, bo no wydaje się, że ona jest jakby chyba z nim, w sensie, że... Tak, mi się też wydaje, no. To nie lepiej zamiast ją porywać, to po prostu ją odbić? Znaczy, wiesz, to jest... Kurczę, to jest... To jakby polega na tym samym, ale ja musimy ją porwać, bo ona... No ja nie wiem, jaki ona ma stosunek, nie? Znaczy, to wychodzi na to samo, porwać, a odbić.
Tylko po prostu ją porwę i zamknę. Z tą porwaną Emilią. Nie, bo ty, Szybson, jakieś czarne interesy tutaj szykujesz. Nie. Sprawa jest prosta. Emilię, ja chcę wyciągnąć od niej informacje dotyczące Yetiego i ogólnie całej tej sytuacji, jakie mają plany. I po prostu najlepszy sposób na to będzie ją porwać i się dowiedzieć, jeżeli ona będzie, jeżeli ona powie, że wcale nie była z nimi i że ona tak naprawdę jest git i że ona tutaj chciałaby wrócić, no to ją wypuszczę. Ale, dobra, ale to wiesz, porywamy w takim razie, porywamy. Ja mam więzienie zrobione, czekaj, panowie. Jak się możesz tak szybko zgodzić? No porywamy. Mam więzienie gotowe, chodź, pokażę wam więzienie, może ocenicie. Dobra, jak Bzyku nie chce, to idę z tobą, Tost. Nie, no ja idę z tobą też, mi się to podoba, mi się to podoba. Paweł jest zawsze pozytywnie nastawiony do wszelkiego porywania kogokolwiek. A ty, Bzyku, jakoś tak rozkminiasz to. No bo trzeba tu pomyśleć, no nie można ty, tak porwać. A jak już jesteśmy przy tym ekranie, to prawda, przerwa na reklamę, widzowie? Kiedy? Bo jest dzisiaj 26, za 2 dni, za 3 dni publikacja nuty dla Palion, prawda, gra. Zapraszam bardzo serdecznie. Gierka, uwaga, Minecraft. W tym momencie tutaj jest dźwignia, myk, klikam to dźwignię i myk, zwiastun. Nie gram w grę, zrozum nie potrzebuję. Dobrze, panowie, zapraszam. Tutaj jest właśnie to więzienie stworzone. Patrz, Bzyku, pokażę ci, jaki jest plan. Ja tu przychodzę z nią. Cześć, właśnie, ale ty, kurczę, tak szybko to widza uważyłeś. Co? No. Nie, tu jest tak, Bzyku, stań w tym miejscu. Ja mówię Emilii no tak, dobra, stań tu. Stanę w tym miejscu. Stań tu i patrz głęboko w moje oczy. Mówię, dobra, dla ciebie przygotowałem się. Prezent nazywa się więzienie, Ej, oj, myśli, jest dobra, więzienie, to i dobra, tutaj. Zostaw go, to z Emilią będzie. Nie, będziesz czekał tam, aż ona przyjdzie. Tu, proszę, i tu, Bzyku, prawda? Nie. I co, ale perfekcyjne. Nie. Dobra, zostaw go. Nie jest perfekcyjne. Damy radę sobie we dwóch. Musisz, Bzyku, tam wysprzątać na jej przyjście. Nie, no co to ma być? Halo, wypuśćcie mnie, pomocy! Szybkie spojrzenie przez lupę. Proszę, nie, no. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie, 10 tych, jak to się nazywa, przysiadów. A może, dobra, przysiadów. Raz, dwa, trzy i tego zaśpiewać trailer. Nie gra w grę, zrozumie, potrzebuję chwil. Dobra, możesz wyjść, bo zaśpiewałeś. Dobrze, dziękuję. Że tak powiem sukces. Matko, bo się przestraszyłem. Wykupiłeś się. Nie, panowie, jak oceniacie to więzienie? To się sprawdzi? No nie, się mogę. Nie da wyjść, właśnie wie. Bo kurde, lekko jest drabina. To niedopracowane. Czekaj, tu trzeba zniszczyć tą drabinkę. Oj, teraz będzie się dało. Myk, tutaj, zapraszam. Dzień dobry, wiesz co, no ja ci powiem w ten sposób. To więzienie jest super, ma tylko jeden problem. Jaki? Jeden problem. I taki problem, że jeżeli pani Emilia będzie miała elitrę, to może wylecieć tutaj. Nie, ale ja nie zrobiłem najważniejszej rzeczy. Ja tutaj w momencie, kiedy ja ją zamykam, to ja w tym jest tak klikane po prostu, wiesz. Jest blok stawiany i ona może, wiesz, może sobie polatać, nie? Po pokoju, jak nie topesz, nie, jak dobra, w takim komar. Razie jest to więzienie bez żadnej skazy. Czekaj, jest to jakaś sekretna baza, czy coś ukrytego? Tutaj nie, ale dobra, panowie, bo ja zapomniałem najważniejszej rzeczy, którą wam miałem powiedzieć właśnie z tym związanym. Właśnie sytuacja jest taka, że ja potrzebuję, żebyście w momencie, kiedy ja ją porwę, żebyście zagadali Yetiego i Palionkę, bo to będzie jutro na jej urodzinach. Ja jak będzie końcówka urodzin, wiecie, już wszyscy się tam się pobawią, utala i tak dalej, to ja w tym momencie idę, mówię, Emilia ma dać się prezent, chodź, ona wychodzi ze mną i w tym momencie zagadujecie Yetiego, nie? I macie myk, Yeti, co tam u ciebie, dobra. I tak dalej. Nie? Rozumiem, ale o czym mamy rozmawiać z tym Yeti, nie wiem, co? O miodzie możesz z nim porozmawiać. O miodzie? No ale Yeti chyba nie lubi miodu. No dobra, no spokojnie. No to o lodzie. Lodzie, miodzie. Zwykle dasz radę, z czego robisz lodzie, problem. Miodzie. No masz rację, ja dasz radę, ty masz gadane, właśnie, dokładnie. A, tak, myślę, damy że ci się radę. Na spokojnie uda. Czekaj, muszę tutaj tą drabinę, bo tutaj coś zostało zniszczone. Albo no kończ, no bo coś tu nie gra, tak, coś tu skrzypi. Jest gitara. O nie, zabrakło mi jednego bloku. Dobra, więc słuchajcie, jesteśmy dogadani. Znajdź sobie tematy, Bzyku, na to, żebyś miał o czym rozmawiać w ogóle. No na pewno, muszę. Bo ty jesteś, wiesz, to, no, bo tam wpadniesz znowu. No muszę uważać właśnie, ale ja tak patrzę, tak kombinuję, czy to nie jest przypadkiem za małe, które za ciasne Emilia się zmieści, bo ona nie przetyła trochę. Nie. Co? Mogłaby się nie zmieścić do tej jednej kamery. Nie, a macie jakiś prezent dla nich w ogóle kupiony? Jeszcze nie. No ej, w sumie a macie zamiary dać to... jakiś prezent? Ale mi się nie? wydaje, że ja dam Milki coś używanego po prostu z mojej skrzynki. Ja dam nie, coś no, od serca. Bardzo, ja też od serca dam. Takie używane spodnie. Tak, idealne. A ty, Marczyk, co jedasz? Pusty kielich miodu? Ja od serduszka, od mojego, nie, ja żaden kielich miodu. Słuchaj, to będzie coś od mojego pszczelego serduszka. Ła! A, ciosa? Ty ciosie, dobra, zacznij. Jeszcze dawaj temu ciosowaniu. Nie, no, ale on zginie, bo ja mam netherite'owy. No, dobra. A tak swoją drogą okradłem Yetiego, nie?
Tak, bo wam nie mówiłem też. No właśnie dlatego mam netherite'owe rzeczy. Bo ukradłem wszystko. Chcecie troszkę? Nie, wiesz co, nie trzeba, ale czekaj, szybson, bo ważna sprawa. Jaki prezent dać nie paliące, tylko Milki? Ja myślę, że luneta. Właśnie, co myślisz? Luneta. Lunetę? Ale tak. Ja mam dać lunetę? Żeby mogła z bliższa patrzeć na twoją wspaniałość. A ja myślałem nad kamieniem, ponieważ no, ona ma taki kamienny styl. Z napisem love? To jest dobry pomysł, bo kwiaty szybko schną, nie? Nie. Wiesz co, ja chciałem taki kamień, taki zwykły, no bo ona jest szara, taki szary kolor, to są jej klimaty. Jezu, no błagam, no nie dość, że kamyka chyba na urodziny. No właśnie, no nie no, jak to jest kamyk? Jakiś neandertalczyk, kurde. No macie rację, masz rację. Od razu jej pochodnie daj i krzesiwo. Nie, dobra, szary cement, dostaniesz szary cement ode mnie. Ale co to jest? To jest nic takiego użytkowego. Ale to chyba, że jej parę staków, a nie jeden. Właśnie. No jakiś, to już wiesz, prędzej, to jest tak. Dwie skrzynki jakieś co najmniej. Ale właśnie myślę, ale ty, no nie, no szybko, no luneta, a jakby, nie, no, ty... A może oddasz jej swój miecz? Au? Masz miecz w ogóle? Nie, nie ma opcji, nie, no miecza nie oddam, bo jak chciałam się bronić, jak to zielonym. Dobra. Ła, dobra, bo zginę, no zawsze. Jakim cudem on tak długo żyje? Ja mam netherite'owy, ty masz diamentowy, walimy mu ciosa i on to przeżywa, to jest niesamowite. Ja nie przeżywam, ja umieram. A w ogóle ja ty nie umarłeś jeszcze na odcinku, nie, więc... No dwie serduszka, dwa serduszka, półtorej z pół. No, dzięki. Nie umarłeś jeszcze na odcinku. No, jest tak, czyli wszystko Zygowski, w normie. Nie, załamuj się, nie załamuj się. Ja wszystko... wiem, nic się nie stało. Ja jestem przyzwyczajony. Tak? A levela mogę twojego? Mój organizm Dzięki. Się przyzwyczaił, co? Dzięki, levela zabrałem tylko. A podatek od śmierci po prostu. Nie, dobra, panowie, widzimy się jutro w takim razie na urodzinach. Ja wam życzę udanego dnia. Ja lecę przygotować się wszystko do tego, bo ja muszę jakiś prezent ogarnąć i tak dalej. No i co? I życzę wam udanego dnia. Piąteczka. Zobaczymy, będzie wyścig, kto lepszy prezent zrobi. Kto lepszy prezent dla mnie. Piąteczka. Dobra, ale Mareczek, ale bardzo ważna sprawa. Przygotuj sobie jakieś coś tam, żebyś miał o czym rozmawiać z tym Yetim, dobra? Bo jak tego nie zagadasz, to cały plan pójdzie, wiesz. O tym nie zapomnę, spokojnie. Dobrze, dobrze, to ufam ci w takim razie. No dobrze, panowie, to ja lecę w takim razie do siebie. Trzymajcie się, pozdrowaj. Na razie, cicho. Dobrze, widzowie, myślę nad tym, jaki prezent mógłbym dać Emilii i totalnie nie mam pojęcia. No bo kurczę, nie wiem, co ja jej mógłbym jeszcze dać. Ja jej dałem jakieś kamienie w ogóle z napisami i tak dalej i już nie ma takich użytkowych rzeczy. Jednak jakiś prezent muszę od siebie przynieść, wiecie, żeby sprawiać pozory, przynajmniej, że wiecie, coś jej dałem i tak dalej. No bo ja wiem, że plan jest chytry, że ją porwać i tak dalej. Ja wiem, że to jest złe. Ja wiem, ja to doskonale wiem, że tak nie powinienem robić, nie? Tym bardziej na urodzinach, ale uwierzcie mi, to jest dla dobra palionowa po prostu, więc ja muszę jej dać jakiś prezent, tylko za bardzo nie wiem jaki, ale wiecie co, ja nie żartowałem z tą lunetą. Ja wchodzę tutaj, bo akurat Yetiego nie ma na serwerze na szczęście, więc mogę sobie na spokojnie tutaj wejść. Znajdę tutaj ten, jak to ma, tutaj miałem taki, czekajcie, tutaj to gdzieś było. Halo, jest tutaj to gdzieś? Halo! Gdzie jest tutaj mój, prawda, jak to się nazywa, kowadło? Halo, tu jest, dobra. Uwaga, i ja robię tak. Dajmy jej po prostu lunetę, którą nazwiemy Oko Piękności. Nie wiem dlaczego tak, ale dobra. Oko Piękności to jest, prawda, mój prezent dla Emilii. Naprawdę tutaj, że tak powiem... Na urodziny. Nie no, tragiczny jest ten prezent, widzowie, no ale ja nie wiem, co mam jej innego dać. Możecie mi dać znać jeszcze w komentarzu, no to ewentualnie coś na jutro jeszcze przygotuję innego może, a niekoniecznie to oko piękności, czyli lunetę. No ale lunety są fajne, no wydaje mi się, że luneta jej się może przydać. To jest takie bardzo użytkowa rzecz, nie? Więc jakby póki co przygotowuję tutaj oko piękności, oddam jej też, o takiej to dam, razem z... Chociaż kurczę, ona mi to dała, to ja nie mogę tego tak, wiecie, nie mogę oddać jej tego, co ona mi dała, więc musimy dać coś innego, więc może dajmy po prostu, nie wiem co jej dać, nie wiem, to jest jakaś tragedia przecież. Czekajcie, może, czy ja tu mam, co ja tu mam jeszcze, tutaj, dobra, zobaczmy do mojej cennej skrzynki, tutaj jest cenna skrzynka, wchodzimy do środka. Ej, no dobra, już przecież, że ktoś mi zamknął klapę od dołu, dobra, co, złote jabłka 4, damy jej i troszkę złota, myślę, że tak z... osie, to jest 9 złota, dajmy jej 8 złota. No wydaje mi się, że to wystarczy totalnie i może dajmy jej tak jeszcze z 4 diaksy. No coś takiego, może jej to... O kurczę, czy ja obróciłem mapę, dokładnie, że obróciłem. Okej, zabierzmy tutaj te diamenty i tak, dajemy jej oko, dajemy jej złoto, dajemy jej 4 jabłuszka, tak, damy je.
I damy dwa diaksy wystarczą w zupełności. No i coś takiego, no i wydaje mi się, że git ogólnie. I możemy, wiecie, możemy jeszcze dobra, dziennik tosta, właśnie, musimy uzupełnić dziennik tosta. Więc lecimy, kolejny dzień, dzisiaj jest dzień, tu był dzień. Zaczął nagrody za moją, ja mam chyba w plecy jestem, bo ja wczoraj go okradłem. Dzień dziesiąty. Ja wczoraj go okradłem? Tak. Okradłem Yetiego z cennych rzeczy. I dzień 11, czyli dzisiaj, dzień 11, dostałem zaproszenie od Milki na urodziny i mam plan ją porwać. Porwać po prostu. Tyle. To jest nasz, to jest prawda, dziennik rozpisany, ale ja, wiecie co, nie wiem, czy jakieś życzenie napisać jeszcze w jakiejś książce, wiecie, tylko ja nie mam książki żadnej. Chyba, czekajcie, gdzie ja mam, czy ja mam jakąś książkę? Nie wiem, może napiszę jakieś życzenia, może, mam pomysł, dajcie znać w komentarzu, po prostu napiszcie, jakie życzenia powinienem jej napisać i ja takie życzenia oczywiście do książki napiszę. No a co, a w tym odcinku to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, już jutro o godzinie 19:19, na filmie, na którym, no, będziemy chyba porywać kogoś, jedziemy, prawda, na urodzinach i będzie porywanie, więc tyle, widzimy się jutro, pozdro, cześć, pa, pa.